Marek Pyza, dzień dobry, witam Państwa w telewizji w Polsce.pl razem z moimi kolegami Marcinem Wikłą, Jackiem Karnowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do Was pytanie, panowie. Pytanie ciekawe dotyczy... Jakie. Ciekawe jakie. Może coś o euro. O tym już nie rozmawiamy, wspaniałe chociaż akurat mecze. Dziś byłoby o czym porozmawiać. Kapitalne widowiska. Wczoraj ja niestety tylko jedno obejrzałem, żałuję. Pojedynków Francuzów ze Szwajcarami nie widziałem na żywo, tylko skróta, było co oglądać. No mamy się czym jeszcze emocjonować na tym euro. Mamy się czego wstydzić? Coraz bardziej. A nie, no Turcja była gorsza. A nie, to nie mamy czego się wstydzić. No ale wyłonił konsensus, że jednak Sousa zostaje. To dobrze chyba. Dobrze, dobrze. Cieszysz się? Tak. Nie będziemy już bronić Jerzego Brzęczka, przynajmniej na razie. Zajmiemy się zupełnie innymi tematami. Mamy bardzo ważny moment, tak ważny naszym zdaniem, że postanowiliśmy poświęcić mu okładkę tygodnika Sieci najnowszego wydania. Ten ważny moment w historii trzeciej RP. Być może coś zaczyna się kończyć. Na to chcemy zwrócić Państwa uwagę. To jest moment nie tylko właśnie ważny na rynku medialnym, ale w całej historii trzeciej RP, bo chyba mamy do czynienia ze sporą zmianą, jeśli chodzi o znaczenie Adama Michnika, koniec pewnej stałej w trzeciej RP, jeśli chodzi o nadawanie tonu, wpływu na rzeczywistość redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Postawiliśmy w tekście okładkowym, którego razem z Marcinem jesteśmy autorami, czyli tekstu Stan wojenny, chodzi o stan wojenny oczywiście w Agorze, w Gazecie Wyborczej, postawiliśmy z Marcinem taką tezę, że demiurg to trafne określenie na Adama Michnika, ale już należące do przeszłości, no bo gdyby jego pozycja była taka, jak chociażby w latach 90., czy jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, no to zarząd Agory chyba nie obszedłby się z nim tak obcesowo, tak brutalnie, no nie skonsultował zmian, które chce wprowadzić w spółce. Myślę, że zarząd nie byłby tak dzielny, bo tutaj w tej całej sprawie to my tak podziwiamy tę dzielność zarządu. Adam Michnik mówi, chcecie zorlenizować gazetę, razem z pisowskim rządem mordujecie Gazetę Wyborczą. Najważniejszą gazetę w tej części, tej części świata. To posłuchajmy tego cytatu, skoro już do niego nawiązujesz. Rzeczywiście takie słowa padły, oto fragment wypowiedzi Adama Michnika z tak zwanego walnego zebrania czytelników i redakcji Gazety Wyborczej. Jeżeli nasi koledzy z zarządu nie chcą zapisać się w historii jako ci, co zamordowali najważniejszy dziennik w tej części świata, to powinni zrozumieć, że tak jak dotąd rządzić się gazetą nie da. To napięcie w tonie Adama Michnika a propos stanu wojennego niemalże takie jak u generała. Widzimy też duże umiejętności polityczne, to co Michnika przez dekady niosło, prawda? Ta brutalność gry, ta ostrość, to daleko idące wistowanie. No i takie można podziwiać. Ciągłe jakby poczucie swojej ważności, bo on ma to poczucie ciągle. On nie czuje tego, że ten demiurg jest już trochę odchodzącym jakby tytułem, ale w dalszej części tego spotkania on mówi, no jeżeli zarząd się opamięta, jeżeli zrozumie, co naprawdę szkodzi gazecie, więc takim protekcjonalnym tonem absolutnie go nie porzucił. Padają słowa, których nie spodziewalibyśmy się na forum publicznym, to zdecydowanie. Kiedyś to Michnik decydował, kto może funkcjonować w przestrzeni publicznej, kto nie powinien. Było tak, że Gazeta Wyborcza coś napisała zgodnie z linią Michnika, później jej mutacje radiowe, telewizyjne, mówię o latach 90. zwłaszcza, powtarzały to w przeglądach prasy, komentatorzy, którzy myśleli dokładnie po linii redakcyjnej Michnika, kiwali z uznaniem głowami nad tym, o czym doniosła Gazeta Wyborcza, i tak to michnikowszczyzna nam modelowała mózgi, no ale chyba się jednak trochę zmieniło, chociaż metody pozostały, można powiedzieć. Adam Michnik na tym spotkaniu został też zapytany, czy za tą całą akcją, czyli pewnymi zmianami strukturalnymi w Agorze, łączeniu redakcji Gazety Wyborczej z portalem Gazeta.pl, może stać rząd, może stać Prawo i Sprawiedliwość. Posłuchajmy, co odpowiedział. Ja nie mam żadnych poważnych przesłanek oprócz plotek, że coś tutaj jest nieczystego i jasnego. Zobaczymy, jak będzie wyglądało teraz postępowanie zarządu. I moje przekonanie jest takie, że jeżeli zarząd zrozumie, co jest niszczycielskie dla gazety i będzie się starał znaleźć porozumienie, by temu zapobiec, to będzie to dowód na to, że tu nie ma żadnych ukrytych
demonicznych sił. Ale oczywiście wykluczyć tego na 100% się nie da. Czego to się nie da wykluczyć, że Jarosław Kaczyński, PiS, rząd, Morawiecki, służby Kamińskiego, może marszałek Terlecki każe organizować firmę? No nie no, być może Adamowi Michnikowi chodzi o to, że Gazeta Wyborcza tak siedzi w okopach, strzela, mówi, że to jest koniec demokracji. No a zarząd co chce zarząd? No zarząd chce maksymalizować zysk, bo to jest spółka giełdowa. Nie, na razie to chce minimalizować straty. Tak, nie i straty, no. I maksymalizować. Tak, no to na to samo wychodzi. I dla zarządu być może na przykład pewne, nie wiem, no nie tak ostre relacje, czy jakaś normalizacja relacji, no miałaby pewną wartość, ale tutaj no przecież to jest pewna logika kapitalizmu, a nie logika jakiegoś spisku, prawda? To jest wszystko, myślę, elementem takiej operacji politycznej i medialnej, którą teraz podejmuje redakcja Gazety Wyborczej, no która też depcze te własne tysiące artykułów, jak działa kapitalizm, że taki jest. No jak zamykano fabryki Ursus czy inne, no przecież to pisali robotnikom. To rynek ma być wolny, no, rynek, on wszystko ureguluje. A teraz mówią, nie, niech Agora wyczaruje pieniądze, żeby łatać dziury w Wyborczej. Znaczy tutaj są dwie rzeczy, obydwie znalazłem w twoim komentarzu na portalu w polityce.pl, to znaczy, że gazety, mediów, nie da się traktować jak każdego innego biznesu, tak? To nie może tu się, mają rację, tak. Tu mają rację, to nie może się wszystko zamykać w Excelu i zgadzać, bo jest pewien taki czynnik, którego się za pieniądze nie kupi, pewne zaufanie, relacja długoterminowe, tak. I tutaj i to jest racja. Natomiast jakby Adam Michnik jest ciągle tak owładnięty tą chęcią przywalenia obecnej władzy, że nie patrzy na zupełne pieniądze. No i jest takie powiedzenie, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, bo je mają. Adam Michnik ma pieniądze, bardzo wzbogacił się na Gazecie Wyborczej, to jest bogaty człowiek, więc on może jakby no, nie czuje pewnej dolegliwości sytuacji finansowej, która dopada większość ludzi, większość Polaków w tym momencie. No i żąda tego, żeby za tą jego wojnę Agora po prostu płaciła, a tu jest, nie ma tego wyważenia. Tak, na wirtualnych mediach był taki artykuł, w którym właśnie tak to bardzo dobrze, precyzyjnie rozebrano i pokazano, że na przykład Wyborczej rosną subskrybenci cyfrowi, rzeczywiście. 260 tysięcy. Tylko to jest bardzo tanio sprzedawane. Słuchajcie, w dobrych latach Gazeta Wyborcza miała z reklam 600-700 milionów złotych rocznie. Teraz ma 140, mniej więcej. To tu jest źródło problemu, tego napięcia. I w Wyborczej pracuje, nie wiem, kilkaset osób, a w gazecie.pl pracuje pewnie kilkadziesiąt czy połowa mniej, czy nawet tyle samo, którzy robią dużo większe pieniądze, więc jakby to jest jakby logika biznesowa, no która jest, to nie jest, zarząd Agory pewnie by dużo, by klepał, gdyby tę sytuację, gdyby te straty były no jakieś, znaczy, też ograniczone, o, ale tu jest Agorze, dziura. Tak, bo Gazeta Wyborcza myśli tylko o Marcin Wikło z troską o Agorze, bardzo o proszę, słuchamy. Może i słusznie, bo rzeczywiście, jeśli spojrzeliśmy w wyniki finansowe, pisząc ten artykuł, i tam, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, te straty nie są wielkie, o Wyborczą. Natomiast Agora dostała mocno po kościach przez zamknięcie kin, przez Heliosa, tak? Ale Tarczę też chyba dostała, nie? Dostała, ale to, no, to nie zrównoważyło, to absolutnie tego nie zrównoważyło, to jest kilkadziesiąt milionów złotych, chyba 80 czy 90 milionów, jeśli chodzi o kwartał, rok do roku, więc ja rozumiem zarząd Agory, który musi myśleć nie tylko o Gazecie Wyborczej, ale o całym koncernie, no i uważa, że jakby no cyfryzacja, która lepiej idzie jednak w gazecie.pl niż w wyborczej.pl, jest tym kierunkiem, który należy narzucić. To się spotkało z maksymalną kontrą jakby tych ojców założycieli, jak ich nazywają, no bo poczuli, że ktoś być może im właśnie każe odpuścić, każe wejść na tą niszczycielską, jak Adam Michnik mówi, drogę dla gazety, czyli odpuszczenie Prawo i Sprawiedliwości. No właśnie, czy powinniśmy patrzeć tylko z biznesowego punktu widzenia, czy może przede wszystkim z biznesowego punktu widzenia na takie przedsiębiorstwa jak Agora, na takie tytuły jak Gazeta Wyborcza? Wydaje się, że w przypadku spółki giełdowej tak. Zapytajmy, co o tym sądzi najbogatsza Polka, Dominika Kulczyk, zupełnie przypadkiem członek Rady Programowej Fundacji Wysokich Obcasów, ale to jest oczywiście mniej istotne. O dziwo, pani Kulczyk wcale nie myśli tylko o pieniądzach.
Oto fragment jej listu. Jako przedsiębiorczyni, inwestorka i właścicielka spółki giełdowej całkowicie rozumiem troskę o finanse Agory i zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i odpowiedzialności zarządu za dalsze losy spółki. Nie rozumiem jednak ani nie podzielam podejścia, w którym chcąc zwiększyć efektywność biznesową, robi się to kosztem wszystkiego, co stanowi przewagę konkurencyjną spółki. W przypadku Gazety Wyborczej przewagę taką stanowi doświadczony zespół redakcyjny, wysoka jakość tekstów oraz od lat budowana linia redakcyjna. Można się z nią zgadzać lub nie, ale nie można przejść obok niej obojętnie, bo gwarantuje ciekawy punkt widzenia, inspiruje do myślenia, wywołuje konstruktywny ferment i tym samym wzbogaca. No wiecie, ale to jest na przykład tak, że Guardian, który jest brytyjskim odpowiednikiem Gazety Wyborczej, takim sztandarowym, prawda, dziennikiem brytyjskiej lewicy, globalnej lewicy, on przynosi straty, ale on jest, jego właścicielem jest taki specjalny trust, taka fundacja, która no po prostu dosypuje pieniędzy. Oni też co kilka lat optymalizują się, tam są ciągłe apele o wspomożenie, ale oni jakby z założenia jadą na deficycie i są jakby dopompowywani pieniędzmi, ideowymi pieniędzmi z zewnątrz. No tak to po prostu działa. No, czyli tutaj Michnik i pani Kulczyk mają rację? Tak znaczy, to powinno to znaczy, funkcjonować? To znaczy, jeżeli się jest na giełdzie, to ma konsekwencje, bo cóż to znaczy jest na giełdzie? Bo oni mówią tak, de facto Adam Michnik mówi zarządowi tak, ludzie, którzy kupili nasze akcje, mają dostać mniej pieniędzy albo mają nie dostać pieniędzy, czyli oprocentowania, czyli tej dywidendy na przykład, dlatego że my chcemy funkcjonować po staremu. To nie jest logika giełdy. Giełda ci daje pieniądze, bo jakby sprzedajesz kawałki swojego przedsiębiorca, dostajesz, czy emitujesz akcje, dostajesz pieniądze na rozwój, na inwestycje, ale ty oddajesz też władzę nad sobą. Właśnie, bo Adam Michnik ciągle czuje się, jakby był pełnowładcą tutaj, że dostał te pieniądze, ale znaczy ma ciastko i sobie i chciałby zjeść ciastko. W momencie, kiedy Agora weszła na giełdę, no musiała mieć wyobrażenie, że w czasach turbulencji będą tego typu scysje. No to może w takim razie wyjściem jest to, co proponuje Jacek Żakowski, publicysta Gazety Wyborczej, również stały prowadzący program w Radiu Tok FM, Agorowym Radiu. Teraz kilka cytatów z jego listu, krótkich. Wyborcza to jądro polskiej demokracji, które mu nie wolno zaszkodzić. Coś pękło w emocjach oraz wizerunku i już się nie sklei. Nie ma lepszego rozwiązania niż szybki i przyjazny rozwód. Ten, kto zniszczy Wyborczą, przetrąci kruchy kręgosłup demokratycznej Polski. Górnolotne frazy mamy ze strony pana redaktora Żakowskiego. Tacy demokraci, rozwód, panowie. Tacy demokraci, że pod rządami Wyborczej oddychać nie ma czym. Ale jesteście w stanie sobie wyobrazić, Marcin, że Gazeta Wyborcza wychodzi z Agory? Nie do końca. Nie do końca, bo jednak funkcjonuje w ramach, tu też są dosypywane pieniądze, ja mam wrażenie, właśnie z tego, kiedy kina funkcjonowały świetnie i zarabiały naprawdę gigantyczne pieniądze dla Agory, to nikt nie patrzył na straty, na minimalne straty, czy też duże straty Gazety Wyborczej i zwalnianie ludzi wtedy, kiedy było konieczne. Po prostu jak sobie zarząd, czy też, jak mówię, ci ojcowie założycieli Gazety Wyborczej chcieli, tak mieli, tak? Po prostu teraz sytuacja się radykalnie zmieniła i gdzieś to należałoby biznesowo wypośrodkować, tak? Ale to pytanie też stawiamy w tekście, czy Agorę po prostu stać na Gazetę Wyborczą, tak? Czy stać ją w takiej formule, jaką chce bronić Adam Michnik i przyjaciele. No. I co, panowie, będzie dalej? Jak to wszystko się zakończy? Kto wygra to starcie? Na jak długo? Wiemy, że Agora wstrzymała, to sprzed trzech dni wiadomość, wstrzymała wszelkie zmiany strukturalne do czasu zakończenia rozmów z redakcją Gazety Wyborczej, a zatem ta presja Adama Michnika, brutalna presja, trzeba powiedzieć, wytoczenie naprawdę ciężkich dział, przyniosło skutek? No przyniosło skutek. Ja myślę, że tutaj zarząd wykazał się dzielnością w mojej ocenie, ale no armata była potężna. Najnowsza informacja jest taka, że tutaj właśnie redaktorzy Naczelni Wyborczej przypominają, że jakby warunkiem dialogu, rozpoczęcia dialogu jest stała obecność w zarządzie osoby rekomendowanej przez redakcję. Ale jakie oni mają prawo do tego, żeby meblować zarząd spółki? No oni wiesz, mają takie etosowe prawo, takie no, uważają, że moralne, że ta spółka na nich wyrosła, że oni ją stworzyli, wywalczyli. No prawa literalnego oczywiście dla nich włączyli przy okazji. To jest mniej istotne dla nich oczywiście w tym momencie. Znaczy moralnie czują się zwycięzcami w tej sytuacji. To jest bardzo zły znak dla biznesu w ogóle i będzie problem. To będzie taki przypadek, który będzie sprawiał problemy z biznesem w mediach, czy też z pieniędzmi w mediach, bo się będzie można na to powoływać, że tutaj jednak coś poszło niebiznesowo. Tak? I ostatnie. Jak namówić człowieka, żeby inwestował swoje pieniądze w media, skoro dzieją się takie rzeczy, że mu nagle redakcja odwija taki numer. Ostatnie zdanie, Jacek Karnowski, co z tą siłą Adama Michnika, z tym lekceważeniem go przez Agorę, przynajmniej do pewnego momentu tego konfliktu. Tutaj Michnik pokazał,
my, to jest cenna lekcja. My zobaczyliśmy, jak działa Adam Michnik w sferze politycznej, jak potrafi wykreować dźwignię, jak potrafi wytworzyć naciski, jak potrafi, słuchajcie, to jest niebywała brutalność. On mówi szefom swojej firmy, wyzywa ich tak od tego, że służą rządowi, oskarża ich de facto o zbrodniczość i robi to bez najmniejszych zahamowań. Tu stawiamy kropkę. Więcej w tygodniku Sieci. Polecamy gorąco aktualne wydania. Za chwilę kolejne pytanie będzie zadawał już kto inny, Jacek Karnowski. Zajmiemy się sprawami międzynarodowymi, poważnymi problemami Polski, które mamy na horyzoncie. Zostańcie państwo z nami.